Bună seara, stimată doamnă președintă Maia Sandu, stimate domnule președinte Andrei Duda, stimați pani președinte Maia Sandu, stimați pani președinte Andrei Duda, vitame na konferencji prasowej z okazji wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Republice Mołdawii. Teraz głos zabierze pani prezydent Maia Sandu. Szanowny panie prezydencie, drogi Andrzeju, cieszę się, że mogę pana powitać ponownie w Kiszyniowie. Od zeszłego roku Republice Mołdawii i Polsce udało się odnowić dobre stosunki współpracy i przyjaźni. Doceniamy otwarty dialog, który mamy na szczeblu głów państw, ale też współpracy na szczeblu rządowym. Republika Mołdawii korzysta z pomocy rozwojowej za pośrednictwem Polskiej Fundacji Solidarity Fund oraz na platformie Polish Aid, które wdrażają w naszym kraju projekty w różnych dziedzinach, takich jak rozwój lokalny, infrastruktura. Bardzo doceniamy to wsparcie. Niestety, rzeczywistość sprawia, że pana wizyta ma miejsce w okresie złożonym dla Ukrainy, dla nas, dla regionu i dla całej Europy. Republika Mołdawii od pierwszego dnia zdecydowanie potępiła wojnę rozpętaną przeciwko Ukrainie. W taki sam zdecydowany sposób wezwaliśmy do przywrócenia pokoju. Opieramy się w danym kontekście na naszym statusie państwa neutralnego. To jednak nie oznacza, że pozostajemy obojętni na cierpienie innych. Nasi obywatele otworzyli swoje domy i serca, aby udzielić pełnego, niezbędnego wsparcia humanitarnego ludziom, którzy ucierpieli na skutek tej tragedii. W ciągu prawie jednego miesiąca wojny do Mołdawii wjechało ponad 360 tysięcy osób z naszego kraju sąsiedzkiego. Prawie 100 tysięcy znajduje się nadal tutaj, spośród których większość jest goszczona przez ludzi w ich domach. Nasi obywatele solidaryzują się od pierwszego dnia wojny z kobietami, osobami starszymi i dziećmi, którzy uciekli z Ukrainy. Zmobilizowaliśmy się, aby im pomóc, ale nasze zasoby są ograniczone, dlatego poprosiliśmy o pomoc społeczność międzynarodową. Doceniam fakt, że kilka krajów członkowskich Unii Europejskiej wyraziło swoją gotowość do przyjęcia na swoje terytorium uchodźców z Ukrainy, którzy wjechali na teren naszego kraju. Wie pan dobrze, panie prezydencie, co oznacza zarządzanie kryzysem uchodźczym. Polska gości obecnie największą liczbę uchodźców ukraińskich, ponad 2 miliony osób. Tak jak w naszym przypadku, wielu z nich pozostaje w tym kraju, w centrach dla uchodźców, w domach Polaków. Mołdawia i Polska goszczą taką samą liczbę uchodźców w odniesieniu do liczby ludności. I my, i wy wiemy bardzo dobrze, że nie jest łatwo, ale wybieramy spełnienie swojego obowiązku dobrych sąsiadów, obowiązek ludzki. Panie prezydencie, na Republikę Mołdawii wpływa i będzie nadal mocno wpływać z gospodarczego punktu widzenia długoterminowa wojna w Ukrainie. Nasi producenci nie mogą eksportować już na rynki wschodnie z powodu walk, które toczą się na terytorium naszego sąsiada. Import również został przerwany. Nasi przedsiębiorcy stracili swoje przychody z powodu zamknięcia dostępu do tych rynków i zmuszeni są dostosować się szybko do nowej rzeczywistości. W imieniu tych przedsiębiorców, ich pracowników, zwracamy się o pomoc do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Otwarcie się rynków na produkty mołdawskie, które już nie mogą być wysyłane na wschód, będzie uznane za jasny i bezpośredni gest wsparcia dla naszych producentów. Republika Mołdawii wybrała drogę integracji i modernizacji europejskiej. Nasi obywatele jasno potwierdzili tę opcję na wyborach z ostatnich lat. Również w tym kontekście, tak jak pan wie, panie prezydencie, 4 marca Republika Mołdawii złożyła wniosek stowarzyszeniowy do Unii Europejskiej. Ten gest potwierdza po raz kolejny nasze zobowiązanie wobec
wartości europejskich, jak również mocny zamiar wzmocnienia głosu europejskiego naszego kraju. Bardzo doceniamy wsparcie Warszawy i Pana osobiste wsparcie dla dążeń europejskich Republiki Mołdawii. Jednocześnie, tak jak wspomniałam wcześniej, Republika Mołdawii chce jeszcze bardziej aktywnie uczestniczyć w inicjatywie Trójmorza, która jest regionalną platformą mającą za zadanie wzmocnienie połączeń infrastrukturalnych i potencjału gospodarczego krajów z regionu znajdującego się pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym a Morzem Adriatyckim. Uczestnictwo w tej inicjatywie regionalnej pozwoli naszemu kraju na skorzystanie z europejskich sieci infrastrukturalnych. Szanowny Panie Prezydencie, Republika Mołdawii i Polskę łączą od wieków stosunki przyjacielskie i dobrosąsiedzkie. Jestem pewna, że stosunki pomiędzy naszymi krajami nadal będą dynamicznie się rozwijać i stworzą dla obywateli obydwu krajów nowe możliwości rozwoju i dobrobytu. Jednak aby zrealizować te nasze plany, potrzeba nam przede wszystkim pokoju. Teraz musimy skoncentrować nasze wysiłki, aby powstrzymać wojnę, aby przywrócić pokój w Ukrainie, która jest krajem przyjacielskim zarówno dla Republiki Mołdawii, jak i dla Polski. Pokój musi zwyciężyć. Dziękujemy. Pani Prezydent, teraz głosu udziela się Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Szanowna Pani Prezydent, Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę bardzo podziękować Pani Prezydent Mai Sandu za zaproszenie tutaj do Kiszyniowa, do Mołdawii, za możliwość spotkania, za możliwość podzielenia się naszymi spostrzeżeniami co do istniejącej sytuacji, co do tego, w jaki sposób możemy w tym trudnym czasie wspierać naszych sąsiadów z Ukrainy, zarówno w walce przeciwko rosyjskiej napaści, jak również tych wszystkich, którzy z powodu walk opuszczają swoje domy, muszą je opuścić, uciekają, ratując swoje życie, życie swoich najbliższych. Dzisiaj, choć wcale się tego nie spodziewali, ani nie spodziewał się tego przecież wolny świat, są uchodźcami, ich życie diametralnie się zmieniło. Dotknęło ich wielkie nieszczęście, w którym my staramy się pomóc. Chciałem, będąc tutaj, bardzo podziękować całemu społeczeństwu Mołdawii, złożyć te podziękowania na ręce pani prezydent za wielką życzliwość w stosunku do sąsiadów, za wszystko to, co mieszkańcy Mołdawii czynią dla swoich sąsiadów, przyjmując ich właśnie w swoich domach, przyjmując ich na co dzień w sytuacji, kiedy potrzebują oni pomocy, dzieląc się z nimi tym, co mają, tym, co mogą im zaproponować, zaoferować po to, żeby poczuli się bezpiecznie. To jest wielkie dzieło, które jest realizowane i które mam nadzieję na przyszłe dziesięciolecia, a daj Boże może i na stulecia zbuduje dobre sąsiedztwo pomiędzy Mołdawią a wolną, suwerenną, niepodległą Ukrainą, która, wierzę w to głęboko, będzie istniała także i w przyszłości. Z tą samą myślą także i my, Polacy, dzielimy się dzisiaj z naszymi sąsiadami, Ukraińcami, z uchodźcami, chlebem, dzielimy się dachem nad głową, dzielimy się wszystkim tym, co mamy i co możemy im zaoferować, żeby im pomóc, aby przetrwali ten trudny czas i mam nadzieję, po zakończeniu wojny mogli wrócić do swojego suwerennego, niepodległego kraju, który będzie nadal krajem wolnym i który będzie mógł się swobodnie rozwijać i decydować samodzielnie o tym, w jakim kierunku chce rozwijać swoje sojusze i w jakim kierunku chce dalej podążać w przyszłość Europy i świata. Ale przyjechałem także po to, by wesprzeć panią prezydent w tym bardzo trudnym czasie, bo wojna toczy się w zasadzie dzisiaj już prawie że na progu Mołdawii. Wszyscy rozumiemy tą bardzo trudną sytuację, wszyscy rozumiemy trudną sytuację dostaw surowców energetycznych, w ogóle energii tutaj na teren Mołdawii, a w związku z tym trudności, z jakimi dzisiaj boryka się pani prezydent i władze Mołdawii. Ze swojej strony zapewniłem panią prezydent o tym, że będziemy starali się jako Polska skorzystać ze wszelkich możliwości, żeby wesprzeć Mołdawię w trudnościach. Jeżeli chodzi o kwestię wsparcia finansowego, rząd polski zdecydował o przyznaniu 20 milionów euro kredytu Mołdawii, kredytu, chcę podkreślić, nieoprocentowanego, po to, by ułatwić poradzenie sobie z tymi wszystkimi trudnościami, które w tej chwili nas dotykają.
najważniejszą rzeczą dla nas jest to, by przetrwać ten trudny czas. To jest w tej chwili podstawowe zmartwienie zarówno pani prezydent i władz Mołdawii, jak i moje jako przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej, prezydenta kraju, żeby nasze społeczeństwa ten trudny czas przetrwały, żeby państwa udźwignęły te wszystkie ciężary, które w tej chwili na nas spadają w związku z wojną toczącą się na Ukrainie, ale także w związku ze wszystkimi trendami światowymi, które pojawiły się, bo niestety, ale wzrosty cen energii, z którymi się spotykamy, czy to energii elektrycznej, czy gazu, mają charakter globalny i wynikają z trendów światowych, a nie tylko z jakichś tutaj partykularnych decyzji. Niestety takim trendem mamy w tej chwili do czynienia także i na światowych giełdach i musimy ten trudny czas jakoś przetrwać. Mam nadzieję, że uda nam się uzyskać także w ramach instytucji międzynarodowych, jak choćby właśnie Unia Europejska i jej instytucje, Komisja Europejska, wsparcie dla Mołdawii. Zapewniłem panią prezydent o tym, że będę osobiście rozmawiał z przedstawicielami instytucji europejskich na temat właśnie otwarcia rynku Unii Europejskiej szerzej dla produktów z Mołdawii, po to by mogły one być swobodnie na rynek europejski eksportowane, po to by ułatwić Mołdawii możliwości eksportowe, a tym samym poprawić jej wyniki gospodarcze na przyszłość. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście będę się starał cały czas wspierać dążenia Mołdawii, zarówno do tego, by uzyskać status kandydata do Unii Europejskiej, jak i w procesie członkostwa w Unii Europejskiej. Nie jest niczym nowym, że Polska wspiera te aspiracje od samego początku. Jesteśmy zwolennikami polityki otwartych drzwi Unii Europejskiej. Od samego początku deklarowaliśmy i realizowaliśmy to także w sposób czynny. Wspieraliśmy Mołdawię w jej dążeniach, podobnie zresztą jak Ukrainę i Gruzję. Dzisiaj jest ten czas, kiedy Unia Europejska w sposób zdecydowany powinna powiedzieć tak tym państwom, które właśnie znajdują się w trudnej sytuacji, a których narody są zdeterminowane do tego, by stać się członkami wielkiej europejskiej wspólnoty gospodarczej i cywilizacyjnej. Tak jak zawsze podkreślaliśmy, to jest Europa i zawsze była w sensie kulturowym, tutaj w Mołdawii, w Polsce, na Ukrainie czy w Gruzji. To jest Europa w sensie historycznym i w sensie geograficznym. Chcielibyśmy, żeby była to także Unia Europejska w sensie politycznym. I to jest wielkie dążenie, w którym na pewno będziemy Mołdawię w sposób nieustanny wspierać. Wierzę w to, że ten proces zakończy się sukcesem dla społeczeństwa mołdawskiego, dla władz Mołdawii i dla Mołdawii także jako państwa, które stanie się częścią wspólnoty Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, mamy rzeczywiście bardzo trudny czas. W społeczeństwach jest wiele obaw. Chcę powiedzieć, że polityka, którą w tej chwili realizują władze Mołdawii, spotyka się z pełnym zrozumieniem u przywódców państw Unii Europejskiej i przywódców w ogóle państw wspólnoty międzynarodowej. Każdy doskonale rozumie, w jakiej sytuacji jest dzisiaj Mołdawia. Będziemy czynili wszystko, żeby Mołdawię w miarę swoich możliwości jak najbardziej wspierać. Tak jak obiecałem dzisiaj pani prezydent, będę osobiście zabiegał na arenie międzynarodowej o wszelkie możliwości wsparcia dla Mołdawii. Ten wielki gest, który dzisiaj jest wykonywany wobec sąsiadów z Ukrainy, przyjmowanie ich tutaj w kraju, który przecież nie jest krajem wielkim, nie jest krajem wielkiego przemysłu ani wielkiej zamożności, ale jest krajem wielkiego serca. Mam nadzieję, że znajdzie to swoje odzwierciedlenie także i w tym wielkim sercu, które wspólnota międzynarodowa okaże Mołdawii, wspierając ją w trudnej sytuacji, w której znajduje się dzisiaj. Jeszcze raz dziękuję pani prezydent za życzliwe przyjęcie i zapewniam o polskim wsparciu dla Mołdawii i dla społeczeństwa mołdawskiego. Domnule președinte Duda, mulțumim. Stimați colegi, din lipsă de timp nu vom putea să luăm întrebări. Stimată doamnă președintă, stimată domnule președinte. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Ze względu na brak czasu niestety nie będziemy mogli przyjąć pytania dziennikarzy. Życzę miłego wieczoru.